No to lecimy. Zobaczymy, co nam królowa przygotowała, co? Zobaczmy. Duma. Pomimo demonicznej zdrady nasi bohaterowie odparli atak i ocalili całe miasto. Ja, królowa Galfriz Mendev, ogłaszam ten dzień pierwszym dniem piątej krucjaty. I mam przyjemność przedstawić tego, który poprowadzi atak na siły otchłani. Bohater Skenabris, naczelny dowódca piątej krucjaty, wasz przywódca od teraz aż do zwycięstwa lub śmierci. Dowódco, proszę, pozwól mi dołączyć do ciebie podczas inspekcji naszego obozowiska. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oczywiście, nie ma problemu. Walka o Kenabris dobiega końca, a bohater... Coś tam, bo mi znikło, to szybko poleciało. No, jeszcze trochę expa będzie potrzeba, zanim wbije najwyższy poziom, co? No i co, lecimy. Gawędziarzu, stary elf uśmiecha się, gdy słyszy twoje kroki. Pozwól, że pogratuluję ci zwycięstwa i zdobycia mitycznych mocy zdolnych stracić najsilniejsze z demonów. Zdobyłem stronę, której szukałeś w szarym garnizonie. Gawędziarz ostrożnie bierze kartkę swoich rąk. Jego palce delikatnie dotykają starożytnych liter, badając je lekko, śledząc ich linię. Widzę siebie, młodego, energicznego, zdolnego do widzenia. O bogowie, czyżbym znalazł klucz do mojej przeszłości? Wreszcie dowiem się, co ukrywa przede mną mój własny umysł. Wyraz twarzy elfa zdradza jego skrytość. Zmarszczki na jego czole łagodnieją. Dziękuję ci i proszę, podążaj za mną w mojej opowieści. Wyruszymy razem w tę podróż. Odchodzą. Mieszkańcy Kionin stanęli w obliczu nadchodzącego wielkiego upadku i przyznali, że nie są w stanie poradzić sobie z tym kataklizmem. Dumni władcy, zdolni rzemieślnicy, odważni wojownicy, mądrzy magowie i wykwalifikowani uzdrowiciele. Wszyscy oni spieszą się ku bramie do Sovirian, rozglądając się z obawą. Tam czeka na nich czysty, bezpieczny świat. Mój lud nie zdecydował się walczyć za Golarion. Wstyd mi za to. Jest mi ich żal. Ich serca zachwiały się w obliczu katastrofy, ale moja wola jest silna. Zostaje. Moi krewni patrzą na mnie ze złością. Jak śmiem umniejszać ich decyzje swoją lekkomyślnością? Mój wybór czyni ich tchórzami, zdrajcami własnego domu. Jeden z nich, mój dawny mentor, patrzy na mnie z goryczą. Podaje mi schludny notatnik w okładce wykonanej z kory drzewa. Na wypadek, gdybyś zmienił zdanie. Z ciężkim westchnieniem wraca do szeregu odchodzących. Wybaczcie mi, bracia i siostry. Patrzę, jak zamyka się brama sowergiańskiego kamienia, oddzielając ich ode mnie. Nadszedł czas, żebym i ja poszedł. Otwieram notatnik mojego mistrza. To są jego notatki o podróżach między światami. Na wypadek, gdybyś zmienił zdanie. Ma nadzieję, że brzemię, które dobrowolnie wziąłem na swoje barki, ukaże się dla mnie zbyt ciężkie. Stracę ducha i znajdę drogę do Sovirii. To się nigdy nie stanie. Z uporem maniaka rozdzieram notatnik mojego mistrza na strzępy. Używam wymuszonej chluby jako tarczy przed strachem oraz przed tym, co ma nadejść. Dlaczego elfy postanowiły uciekać, a nie walczyć? Usta gawędziarza wykrzywiają się z pogardą. Boją się stracić to, co mają. Byli władcami, długowiecznymi i potężnymi. Zbyt cenili swoje życie i światło słoneczne, by wdawać się w walkę z następstwami wielkiego upadku. Twój mentor jest magiem? W takim razie ty też musisz nim być, tak? Tak, jestem arcymagiem, a tytuł ten jest w pełni zasłużony. Zdobyłem misterne mistrzostwo i odniosłem sukces w wielu dziedzinach magii. Jednak ciekawość zawsze pcha mnie ku nowej wiedzy od pierwszych dni moich praktyk. Czym jest kamień sowryjański? Wspaniały kryształ wygięty w łuk przy pomocy potężnej ręki pradawnego boskiego stwórcy. To nasza wspaniała brama do innych światów. Tchnie mocą. Śni o wieczności. Dlaczego jesteś zły na swoich krajan, elfy? Spędziłem wiele setek lat w Kionin. Zawsze podziwiam sposób, w jaki moi krewni dbali o las, który był naszym domem. Lecz reszta świata stawała się nic dla nich nie znaczyć.
Kocham Golarion. Wszystkie jego miejsca, wszystkie formy, w jakich się objawia. Wiele podróżowałem, a później wracałem do domu i opowiadałem moim krewnym o moich podróżach. Oni nie byli zainteresowani tymi opowieściami. Zależało im tylko na Kionin. Ich brak chęci słuchania o szerszym świecie wywołuje u mnie smutek i złość. Co się stało potem? Wielki upadek nastąpił w nocy. Stoję na szczycie mej wieży, wiele mil na północ od Kionin i widzę płomień daleko na południu. Słyszę potworny huk, powietrze jęczy, ustępując miejsca ogromnej skale pędzącej w dół na mój świat. A później... Następuje uderzenie. Wibracje przenikają wszystko, sięgając wnętrza Golarionu i sklepie nieba. Słyszę chrzęst kości, krew pękających naczyń moich oczu. Wita mnie ciemność. Tonę w bezczasie wraz z niezliczonymi mieszkańcami Golarionu. Nigdy wcześniej nie byliśmy tak zjednoczeni w naszych odczuciach. Gdy dochodzę do siebie, ciemność powraca. Moja pierwsza, straszliwa myśl. Jestem ślepy. Lecz nie. Powoli zaczynam widzieć kamienną ścianę. Żyję. Ale dlaczego jest tak ciemno? Odpowiedź prędko przychodzi. Wszędzie czuć smród popiołu. Wielka ofiara spłonęła i wypełniła powietrze swymi spopielonymi szczątkami. A tą ofiarą był kontynent zwany Azalantem. Wielkie chmury popiołu pokryły niebo, odcinając nas od słońca i księżyca, wskazując na zmierzch w dzień i całkowitą ciemność w nocy. Moje serce tonie w strachu. Zdradzieckie myśli wypełniają mój umysł. Dlaczego zostałem? Dlaczego nie uciekłem jak wszyscy inni, gdy miałem okazję? Zaciskam zęby i wstaję, by ujrzeć wielki upadek. Godnie, jak powinien ostatni z arcymagów Kionin. Czy mój świat naprawdę zginie w ten sposób? Czy ja zginę? Nie. To się nigdy nie stanie. Wciąż żyję i mogę walczyć z wielkim upadkiem i ciemnością. Nie chcę uciekać przed nią w ślepej panice, jak moi krewni i tchórzliwi nauczyciel. Ale cóż mogę zrobić? Nie powstrzymam katastrofy. Nie będę w stanie uratować imperiów przed zniszczeniem. Cóż mogę uczynić? Jestem tylko jednym arcymagiem. Potężnym i słabym zarazem. Co to jest wielki upadek? Katastrofa o niewyobrażalnych rozmiarach. Nienarodzona planeta zrzucona na Golarion w ciągu... przez ślepy los lub czyniącą wolę. Cios tak silny, że kontynent zwany Azalantem został zniszczony w ciągu kilku chwil, obrócony w popiół, zmieciony z powierzchni Golarionu. W tej spalonej ofierze rodzą się chmury popiołu i pyłu, które kradną nam słońce. Bez ciepła naszej gwiazdy powietrze się ochładza, ziemia jest jałowa. Mroczne stwory wypełzają ze swoich legowisk, by rządzić i najbardziej przerażająca rzecz. Bez słońca wszelka nadzieja w sercu umiera. To era ciemności. Czym była ta wieża, o której wspomniałeś? To moje schronienie na północy Kionin. Mój dom, z dala od domu. Moje obserwatorium. Z jego szczytu obserwowałem gwiazdy i gdy były prawidłowo ułożone, także inne światy. Tutaj, na północnych pustkowiach, znalazłem najwyższą górę i zbudowałem na jej szczycie wieżę. Znajdowała się ona na tak dużej wysokości, że patrząc na wschód w pogodne dni, mogłem ujrzeć mgłę nad jeziorem mgieł i zasłon. Co zamierzasz zrobić dalej? Nie wiem. Muszę się zastanowić. Mój oponent, wielki upadek, jest o wiele silniejszy ode mnie. Jest bezlitosny, nie niszczy tylko życia. On zabija erę, kładąc kres świetności cywilizacjom Golarionu. Tym samym pogrążają się one w niepamięci. Zostaną zapomniane, jakby nigdy nie istniały. Muszę się nad tym zastanowić. Wybacz mi, nie powinienem był podnosić głosu. To opowiadanie było wiele trudniejsze niż wiele poprzednich. Najprawdopodobniej dlatego, że grałem w nim główną rolę. To takie osobliwe widzieć siebie, czuć rozdzierające mnie w środku emocje. Te, które czułem tak dawno temu i nie pamiętać ich. To tak, jakbym się rozszczepił, stał się jednocześnie opowiadającym i ich głównym bohaterem. Szkoda, że historia skończyła się w tym momencie. Proszę. Jeśli podczas swoich podróży znajdziesz inne strony pokryte starożytnymi pismami elfów, przynieś je do mnie. Być może będę w stanie rzucić nieco światła na przeszłość i dowiemy się, jak zakończyła się moja historia, a może nawet dlaczego o niej zapomniałem. Opowiedz mi o wielkim wybuchu. A to mówiłeś przed sekundą. Dziękuję ci za twoje opowieści. Czy zdecydowałeś się dołączyć do krucjaty?
Obawiam się, że postanowiłem tego nie robić. Moja droga i droga krucjaty prowadzą w tym samym kierunku, ale niestety nie są jeszcze jednym i tym samym. Po wyparciu demonów z Cenabris, droga do Rany Świata stała się otwarta, choćby tymczasowo. Planuję wykorzystać tę okazję, by odwiedzić... Teraz to już nie ma znaczenia. Nie chciałbym cię zanudzać szczegółami mojego przedsięwzięcia, które mogą okazać się bezużyteczne nawet dla mnie samego. Postaram się jednak wrócić do krzyżowców i wspomóc ich w konfrontacji z demonami, gdy już skończę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, raczej w tym świecie, niż w następnym. Daj gawędziarzowi złamaną sprzączkę i potrzebne materiały. Proszę, odtwórz dla mnie te relikwie. Elf ostrożnie odkorkowywuje fiolki i zaczyna działać swoimi czarami. Esencja wyparowuje, zamieniając się w światło, które spływa na klamry. Światło gęstnieje, stając się złotem. Przymierze dziedziczki. Tak brzmi nazwa tej relikwii. Klamra ta zdobyła niegdyś pas chwalebnego rycerza z Mendew. Jest ona ucieleśnieniem obietnicy złożonej młodej dziewczynie przez potężne bóstwo. Wielkiej obietnicy, która zmieniła wiele na świecie. Kiedy dotykasz odrestaurowanej relikwii, pojawia się przed tobą dziwna wizja. Zupełnie jakbyś widział wydarzenia związane z nią, które miały miejsce w przeszłości. Uczucie pieczenia rozprzestrzenia się po twojej klatce piersiowej w miejscu, gdzie czasami otwiera się tajemnicza rana. Co to jest? Wpływ zaklęć gawędziarza? A może coś innego? Miałem wizję! Jakie to dziwne. Jesteś niezwykłym śmiertelnikiem. Nikt nigdy wcześniej nie podzielał moich wizji. Jak myślisz, co ją spowodowało? Może te rzeczy mają coś wspólnego z twoim przeznaczeniem lub losem kogoś z tobą spokrewnionego. Nie mam odpowiedzi, jedynie radę. Szukaj takich relikwii. Szukaj tego, co łączy je wszystkie, a poznasz prawdę. Dobra, muszę już iść. Życzę ci ciekawych przygód. Ja tobie też. Co my tu mamy? To już się nie przyda, za słabe jest zaklęcie. Od najstarszych do najnowszych. Nie, od najnowszych do najstarszych. Jest. Przymierze dziedziczki. Symbol Iomedy. Po umieszczeniu na pasie zaczyna emitować świętą aurę. Wszyscy członkowie drużyny w promieniu 30 stóp zyskują premię plus 2 do testów poziomu rzucającego wykonywanych, aby pokonać odporność na zaklęcia celu. Aura wpływa także na ich bronie, które zyskują cechę dobra i są traktowane tak, jakby wykonano je z zimnego żelaza. Czyli plus 2 do przebicia magicznej odporności oraz redukcja obrażeń demonów jest troszeczkę... zredukowane. Namiot Tira Blade. Wejdźmy tu. To jest namiot mój i Anewi. Obie jesteśmy przyzwyczajone do podróżowania, ale królowa nalegała, by nasz namiot był umeblowany tak, jak namiot dowódcy. Łup. Płytóweczka. Zbroja półpłytowa wigoru. Aha, wy jesteście ranni. Mamy jakiś ten? Przywrócenie. Mamy. Trzeba wam przywrócić trochę tych. I tobie też. Pokaż tą półpłytówkę. Zbroja półpłytowa wigoru. Ta zbroja półpłytowa plus 2 zapewnia swojemu użytkowniku premię usprawnienia plus 2 do kondycji. No i zajebiście. Sam raz dla Silach. Bo ja mam płytówkę co daje 9, a ta ma dychę. I plus 2 do kondycji, czyli HP mi wzrośnie do 69. I świetnie. Masywne łóżko jest czyste i starannie wykonane. Tylko dowodzący mają prawo do takiego luksusu podczas marszu. Zrobimy sobie wyprawę. Pochodzimy tutaj, popatrzymy co tu się znajduje. Ember. To są wojownicy z Orlej Straży. Osobiście wybrałam każdego z nich. Jestem gotowa ręczyć za każdego. Tak wielu z naszych zginęło i po co? Żebyśmy walczyli dalej. Aby nadszedł dzień, w którym nikt inny nie będzie musiał umierać. Tak? Tak, masz rację. Dziękuję ci, dziewczynko. Widziałam dziś wiele szczęśliwych twarzy. To takie dobre. Krzyżowiec, rekord. Bierzemy wszystko, co nie przykręcone do ziemi potrzebuje. Kupę szmalcu.
Ulbrich. Krzyżowcy z Orlej Straży to są. Daeran i dwie kurtyzany. Męscy i żęscy. A ty tu jesteś atrakcyjny, awanturniku. Daeran mignął ci zadowolonym się uśmiechem. Nasza krótka znajomość dobiega końca. Wkrótce wyruszysz na swoją krucjatę, gdzie będziesz musiał przeżyć na okropnych racjach żywnościowych. Bezskutecznie próbować zasnąć wśród chrapiących żołnierzy. Niemiłosiernie budzić się na mrozie, patrzeć na skwaszone twarze zadufanych w sobie proroków, aż w końcu zginiesz w paszcie jakiego demona. Ja też mam przed sobą podróż. Właśnie wynająłem żaglówkę na południu. Zatrudniłem też doskonałego szefa kuchni i mnóstwo innych rozrywek. Cóż, każdy ma to, co lubi. Daeran robi pauzę, po czym nagle dodaje poważniejszym głosem. Wiesz, jest mi naprawdę smutno, że odchodzisz. Jeśli brzmi to jak kpina, wybacz mi. Nie mogę wyłączyć mojego gruczołu jadowitego dla kaprysu, ale ty intrygujesz mnie. Gdybyśmy tylko mogli spędzić ze sobą trochę więcej czasu. Ale oczywiście nie w tych warunkach. Niech krzyżowcy i demony zajmą się sobą. Przy odrobinie szczęścia zabiorą ze sobą to całe świętuszkowate widowisko. Będę dosadny, nie intrygujesz mnie, nie w taki sposób, jak najwyraźniej miałeś na myśli, ale jesteś cennym towarzyszem, mógłbyś zostać w mojej drużynie. Kto? Ja? Gdzie? W tym podróżniczym kółku? Pardon, w armii? Daeran uśmiechnął się niepewnie. Chyba żartujesz. Oczywiście, że nie zostanę. Któż przy zdrowych zmysłach zamieniłby luksusowe, beztroskie życie na tę krucjatę? W każdym razie zamierzam poczekać, aż armia odejdzie. Uwielbiam dobre pożegnanie, zwłaszcza gdy to ja zostaję, a ktoś inny wyjeżdża, by spotkać się z ponurym i beznadziejnym końcem. Czasami dobrze jest zadumać się nad niesprawiedliwością życia, a więc żegnaj, dowódco. Zakładam, że będę dla ciebie najcenniejszym wspomnieniem na tej najbardziej obrzydliwej i wyczerpującej drodze do bezsensownej rzezi bitwy. Albo jeśli nie najcenniejszym wspomnieniem, to przynajmniej najbardziej poruszającym. Odszedł? Na serio? Nie no, jeszcze jest. Mam nadzieję, że nie odejdzie. Ja bym go chciał w teamie. Nie odchodź, parówczaczku. Namiot Nurach Dendiver. To jest namiot Nurach. Wygląda na to, że przyniosła ze sobą wiele niepotrzebnych przedmiotów. Parę ksiąg. Ogień alchemika. Po co jej ogień alchemiczny? Oto jest pytanie. Dalej, kogo my tu mamy? Krzyżowców. Rekruci. Lan. Rekrut. Więcej rekrutów. O! Cyklop Lampkin. Witaj. Babcia Gretlen, reżyserka. Dobrze ubrana stara krasnoludka prowadzi wykład przed zebranym towarzyszem, potrząsając na nich wojowniczo swoją chochlą. Zauważywszy cię, unosi ręce w górę. Dzień dobry, dowódco. Czy nas pamiętasz? Jesteśmy ekipą z teatru tuż obok. Tą, którą uratowałeś w Kenabris, zanim zostałeś dowódcą. Jak widzisz, przybyliśmy na kampanię wraz z tobą. Zapisaliśmy się do czyszczenia garnków i cerowania ubrań żołnierzy. Utrzymanie teatru jest kosztowne, więc wszyscy musimy dorabiać na boku. Ale nie przestaniemy tego robić. Wystawimy sztukę o twych legendarnych osiągnięciach. Oczywiście sceny z tłumami są trudne do realizacji. Nie możemy znaleźć ludzi, którzy byliby w stanie zagrać hordy demonów, a zdecydowaliśmy się nie używać rytuału do przywołania prawdziwych demonów. Na szczęście mamy mistrza Kema. Wymyślił on sposób na rozwiązanie tego problemu przy pomocy samego dźwięku. Złapaliśmy świnie i kilka prosion, które uciekły ze spalonej wioski. Wkładamy prosięta do pudełka i trochę straszymy, a dźwięk, jaki wydają, przypomina zbliżającą się hordę demonów.
Ale najważniejszą kwestią jest oczywiście wybór głównego aktora, który zagra wielkiego naczelnego dowódcę. Mieliśmy na tym niezłą zagwozdkę, łamąc przy tym kilka lanc, a także łopatę, wałek i zestaw drapaków do pleców. Ale nie mogliśmy się zdecydować, bez względu na wszystko. Może ty nam pomożesz? Mamy dwóch kandydatów, którzy najbardziej nadają się do tej roli. Dowództwo. Jeden z nich będzie miał zaszczyt ukazać twoje bohaterstwo na scenie. Mam je zagrać gnom? Nie gnom, a dwa gnomy. Rubeldum i Harifand są bliźniakami. Jeden z nich siedzi na ramionach drugiego i zakłada długi płaszcz, dzięki czemu mogą grać wysokie postacie. Co jakiś czas zamieniają się miejscami, więc każdy z nich ma swoją chwilę chwały. I w ten sposób każdy z nich musi się nauczyć tylko połowy scenariusza. Cyklop? On jest całkowicie oswojony, uwierz mi. Ma kilka problemów z artykulacją, ale spójrz na tę potężną budowę ciała. Uszyjemy mu ładny kostium, umyjemy go, uczeszemy włosy. Prawdę powiedziawszy, to w naszym przedstawieniu głównie wydajesz z siebie krótkie, bohaterskie okrzyki w decydujących momentach, na przykład naprzód, nigdy się nie poddamy, albo moje serce płynie odwagą. Lampkin z pewnością poradzi sobie z tym scenariuszem. Dobra, podjąłem decyzję. Zagrają mnie bliźniaki gnomów. Cudownie! Przepraszam, że oderwaliśmy cię od ważnych spraw, którymi zajmują się bohaterowie i dowódcy. Ruszajmy na próbę. To znaczy, najpierw umyjemy kilka garków, później rozpoczniemy próbę. Ruszać się, leniwe łajzy, i nie narobić wstydu starej babci. Rekruci i rabet kolejny. Więcej rekrutów. Grupa żołnierzy głośno rozmawia, śmieją się radośnie i podają sobie flaszkę. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Mój miecz leży przy ognisku. Dwa gobliny chcą mi go ukraść, a trzy kolejne przekopują na jej namiot. A ja siedzę w krzakach, ubrana tylko w moją kolczugę i zastanawiam się, co zrobić. Stary najemnik nauczył mnie o kolczudze. W zbroi nie da się spać, ale w kolczudze nie jest tak źle, jak już się przyzwyczaisz. Szkoda, że nikt mi nie powiedział, żeby nie wchodzić w krzaki bez miecza. I co zrobiłaś, Silach? Co zrobiłam? Szczekałam jak szalona. Wiesz, gobliny boją się psów, więc wszystkie wpadły w obłęd i zaczęły biegać dookoła. Ja dostrzegłam swój miecz, a one dostrzegły mnie. Podskoczyłam więc do ognia, nie mając na sobie nic poza kolczugą. Chwyciłam za miecz i krzyknęłam swoim tubalnym, ostrym głosem. O dziedziczko, daj mi moc, bym zmiażdżyła te plugawe stworzenia. Mój miecz błyszczał, gobliny w krzyk, ja doskakuję, by zaatakować, a one ze mną walczą. Ale jakoś je pokonałam, lecz od tamtej pory nigdy nie rozstaję się z moją bronią. Silach bierze łyk z flaszki. Ha! To dopiero historia. Przestań zrzupać, zostaw trochę dla nas. Irabet, dopiero co wyruszyliśmy, a wy już pijecie? I to z królową w obozie? Natychmiast przestańcie. Rycerze szybko zwracają na siebie uwagę. Silach podnosi flaszkę i mówi głośno. Masz rację, dowódczyni Tyrablade. Pijemy tylko za zdrowie królowej. Nic nie mów. Pozwól, że przypomnę ci, paladynko, że jesteś w armii, a nie w bandzie najemników. Głupota upośledza dyscyplinę. Zbyt dużo zabawy w obozie może zamienić się w straty na polu bitwy. Z całym szacunkiem, dowódczyni Tyrablade, ale odpowiadam przed naczelnym dowództwem, a nie przed tobą. To, że walczymy razem, nie daje ci prawa do dyscyplinowania mnie jako sierżant rekruta. Irabet ma spinę z Silach. Ostro jadą. Co ty tam grzebiesz? O buziaku. Krzyżowcy, krzyżowcy. Medyk polowy. Przejdziemy się do niego zaraz. Vitali Ratimus i Kiado. Kamela nawet stoi w namiocie medyka. Krzyżowcy z Canabris. Namiot kaplicy. Można się tu pomodlić do swoich bogów. Kurde, chaotycznie dobry się przesuwa cały czas, a chcę zostać na neutralnym, niedobrze. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gozrech. Jest tu Gozrecha? Sarenae. Desna. Ayomedi. Erastil. Torak. Nie ma.
Nic. Krzyżowiec, krzyżowiec. Wilcer Garms i Horgus Guerm. Wilcer Garms, krzepki żołnierz z imponującą brodą, wita cię szerokim uśmiechem. Wilcer Garms, kwatermistrz obozu, do usług, w czym mogę pomóc? Opowiedz mi o sobie. Nie ma za wiele do opowiadania, naprawdę. Urodziłem się w Kynabris, w skromnej rodzinie. Zdobyłem wykształcenie, sam nauczyłem się czytać i pisać. Zostałem powołany do wojska, spędziłem 3 lata jako chorąży torpeda, tarczy w pierwszej linii. Po odbyciu służby wstąpiłem do gildii kamieniarzy, potem do stoczniowców i zostałem szefem załogi. 2 razy popłynąłem na Jobarię i wróciłem z towarem. Zarobiłem trochę pieniędzy, zbudowałem dom, ale nie założyłem jeszcze rodziny. Myślę, że zrobię to, jak skończymy z tą wojną. Ale kilka lat temu to zaczęło mnie gryźć. Czułem, że muszę wrócić do domu, że burza zmierza do mojego rodzinnego miasta, a kiedy w Mendef są kłopoty, można zrobić tylko jedno. Iść do rekrutora i zaciągnąć się do woja. I tak też zrobiłem. Najpierw chcieli mnie zrobić sierżantem piechoty, ale potem uznali, że lepiej się sprawdzę w dziale zaopatrzenia. Potrafię dbać o mienie armii, jestem całkowicie zręczny w magazynie. Nie wspominając o tym, że wiem, jak zarządzać grupą pomocników. I tak oto zostałem kwatermistrzem. Jakie są twoje obowiązki w obozie? Po trochę wszystkiego. Czym jest oficer dla żołnierza? Surowym ojcem. Więc co to czyni z kwatermistrza takiego jak ja? Coś jak mama. Ot co. Upewniam się, że chłopcy mają wszystko, czego potrzebują, aby pokonać wroga i wrócić z bitwy w jednym kawałku. To oznacza jedzenie, opał, lekarstwa, namioty, naprawione ubrania, naprawioną broń i wiele innych rzeczy. Konie też muszą być nakarmione i napojone. Obóz musi być ufortyfikowany do wieczora i rozbity do rana. Upewniam się, że pensje są wypłacane na czas, a koła wozów nie skrzypią, a do tego dochodzą raporty. Bogowie! Dopóki nie zapytałaś, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, ile naprawdę mam obowiązków. Co są żołnierze sądzą o swoim nowym dowódcy? Najczęściej opowiadają o twojej niezwykłej mocy, ale nie stronią też odmówienia o tobie jako człowieku. Żołnierze zawsze tacy są. Gdyby sama Iomedis zstąpiła z niebios, na pewno opowiadaliby o tym, jak trzyma miecz i jak dobrze wygląda w swojej zbroi. Słyszałem, że więcej czasu spędziłaś w dziczy niż w miastach. Potrafisz czytać ślady na ziemi lepiej niż z książki, przewidzieć pogodę na 3 dni naprzód po kształcie chmur. A to oznacza, że podążanie za tobą do rany nie jest niczym strasznym. Muszę już iść. Dobra, zobaczymy, co nam królowa opowie ciekawego. Do namiotu dowódcy. Skrzynia dowódcy, trochę łupów, weźmiemy wszystko. Będę potrzebował naprawdę dużo kasy. Ten żywioł jest całkiem zręczny, kurczę. Może rzeczywiście nauczy go otwierania pułapek. Dobra. Królowa wita cię spojrzeniem. Zrzuciła z siebie pompatyczność, jaką przed chwilą ogłosiła piątą krucjatę. Twarz władczyni Mende wydaje się spokojna i zamyślona. Wykonała swój ruch i teraz czeka na odpowiedź przeciwnika. Dowódco. Szybko przejdzie do rzeczy. Jestem zadowolona z przeglądu oddziałów, ale spodziewam się, że będą one niewystarczające do wykonania zadania. Będziesz musiał udowodnić, że jesteś sprytnym przywódcą i zatrudnić niezbędne oddziały za dostarczone fundusze. Wybrałam cel dla twojej kampanii, a jest nim Drezen. Nasza zagubiona placówka w obrębie Rany Światła. Przechowano tam miecz męstwa, sztandar noszony niegdyś przez samą Iomedii. Nasza najświętsza relikwia została utracona, gdy miasto upadło. Powinnam od początku wyjaśnić jedną rzecz. Miecz męstwa nie jest zwykłym symbolem, ale potężną bronią przeciwko demonom. Świętość sztandaru osłabia je i pozbawia z jednej z najgorętszych zdolności. Teleportacji. Czekacie forsowny marsz na Drezen. Miecz męstwa jest przechowywany gdzieś w Cytadeli. Demony zapewne uważają go za trofeum myśliwskie. Jego odzyskanie jest tak samo ważne jak zdobycie miasta. Mam nadzieję, że zadanie jest jasne. Do pomocy wraz z żołnierzami wysyłam 2 specjalistów. Historyczkę Nurach Dendivar oraz kapłana Sosiela Venika. Królowa kiwa głową do ludzkiego mężczyzny i stojącej obok niego młodej niziołki. Jeden ze słynnych inkwizytorów kościoła Iomedii również chce z tobą porozmawiać. Czcigodny Liotr, którego wszyscy nazywają Jastrzębim Ostrzem. Liotr, nie chcę cię zatrzymywać, dowództwo. Sprawa, z którą muszę z tobą mówić, jest niezwykle ważna, ale nie jest bezpośrednio związana z krucjatą. Bez wątpienia pragniesz poznać swoich nowych towarzyszy i porozmawiać z jej wysokością. Dlatego opuszczę cię teraz, ale proszę, byś odszukał mnie w obozie w najwcześniejszym dogodnym dla ciebie terminie. Nurach, cześć, słuchaj, tu jest niesamowicie.
To tak, jakbym była w balladzie. Są tu rycerze w silniejących zbrojach. Śmiertelnie niebezpieczeństwa. Chwalebne osiągnięcia. Pokażemy tym demonom. Mam już dość siedzenia w bibliotece i czytania książek historycznych. Czas, żebym wzięła udział w krucjacie. Sosiel. Cieszę się, że mogę pomóc w naszej sprawie, dowództwo. Jeśli będziesz mieć później trochę czasu, chciałbym z tobą porozmawiać. Będziesz miał dużo czasu na rozmowy. Jesteście teraz ludźmi naczelnego dowódcy, jego zaufanymi doradcami i towarzyszami. A teraz proszę, opuśćcie nas. I Rabet, ty też możesz odejść. Mam kilka pytań dotyczących mojej misji odzyskania Drezen. Oczywiście odpowiem. Jak demonom udało się podbić Drezen? To jest dobre pytanie. Jego mury zostały zbudowane przez krasnoludzkich rzemieślników, a miecza męstwa chroniła miasto. Niestety, tam gdzie zawiodły szalejące hordy, wystarczył jeden kłamliwy język, by odnieść sukces. Demonica Minago przekonała młodego i ambitnego krzyżowca o imieniu Stanton Wayne, że Sztandard powinien znaleźć się na polu bitwy. Wyruszył on na śmiały i niezatwierdzony rajd, a Sztandard trafił w ręce wroga. Miasto wkrótce potem upadło. Od tamtej pory przez 70 lat służyło jako cytadela dla sił otchłani. Stanton Wayne, widziałem go w szarym garnizonie, przyszedł na stronę demonów. Naprawdę? Nie zostałem o tym poinformowana. Po tym jak Drezen upadł z powodu Stantona, został on niemalże skazany na śmierć. Zasłużył na to. W czasie wojny ludzie są wieszani za o wiele mniejsze przewiny. Nie masz pojęcia, jaki to straszny widok. Rozszalony tłum krzyżowców żądnych krwi. Nigdy jeszcze moi wojownicy nie wyglądali tak bardzo jak demony, z którymi walczymy. Zmniejszyłam wyrok Stantona i pozbawiłam go rangi. Nie tylko dlatego, ale dla mojej armii i mojego kraju. Nie tylko dla niego, przepraszam. Nie jesteśmy piekielnymi rycerzami. Nie utrzymujemy dyscypliny za pomocą publicznych egzekucji. Powinnaś była go wygnać, pozwolić mu odejść gdziekolwiek by chciał. W ten sposób albo zmieniłby swoje życie na lepsze, albo zrozumiałby, że nie może winić nikogo innego, tylko siebie. Być może wygnanie byłoby bardziej miłosiernym wyrokiem niż dekady służby wśród tych, którzy nim gardzili. Miałam nadzieję, że odpokutuje swoje winy jakimś bohaterskim czynem, ale prawdopodobnie uznał, że odpokutowanie jest niemożliwe i równie dobrze może oddać się złu. Jakie są siły dostępne dla mojej dyspozycji? Wszyscy, których widzieliśmy dziś na paradzie. Pierwsi wśród nich, Orla Straż, która pozostaje potężną siłą dzięki zaradności Rabet. Maszeruje z tobą także kilka pomniejszych zakonów rycerskich. Tak lubią być nazywane pomniejsze jednostki ochotnicze. I wreszcie, osobiście wybrałem kilku rekrutów z Neirosan. Mają niewielkie doświadczenie bojowe, ale wielką determinację i pragnienie sprawdzenia się. Zawsze uważałam, że armia zyskuje dzięki przynajmniej jednej takiej jednostce. Te siły, jak już mówiłam, nie wystarczą do marszu na Drezen. Będziesz musiał wynająć dodatkowe oddziały z funduszy, które zostały ci przekazane. Ale dla odważnego dowódcy, a mam nadzieję, że takim jesteś, to dopiero początek. Jeśli odbierzesz Drezen, odzyskasz świętą moc miecza męstwa i zdobędziesz przyczółek w regionie, a nowe armie dołączą pod twój sztandar. Piąta krucjata to dopiero początek. Wiele bitew i zwycięstw przed nami. Na razie nie mam więcej pytań. Czy wiedziała, że dusze aniołów z niebios są zamknięte w kamieniu strażniczym? Na czole królowej tworzy się bruzda. Tak, domyślałam się. Wielu aniołów walczyło u naszego boku w pierwszej krucjacie. Niebiosa nie były w stanie zmobilizować całej swojej potęgi, by nam pomóc, ale pojedyncze istoty zgłosiły się na ochotnika, aby walczyć za naszą sprawę. Pewnego dnia wszyscy oni zniknęli, mówiąc, że wyruszają na ważną misję. Niedługo potem zwiastun Iomedi wzniósł pierwszy kamień strażniczy w Kenabris, a potem kolejny w miastach całego Mendev. Już wtedy miałam pewne wątpliwości, ale moja wiara w Iomedi z łatwością je rozwiała. W końcu to my mamy służyć bogini, a nie kwestionować jej dzieła. Niemniej jednak cieszę się, że rozwiązałeś zagadkę kamienia strażniczego w Kenabris i byłeś w stanie ocalić ten dar Iomedi. Był to czyn godny naczelnego dowódcy piątej krucjaty.
Powinnaś wiedzieć, że w jaskiniach pod Kenabris otrzymałem niezwykły dar. W pewnej wizji zobaczyłem śmierć anioła zwanego Lariel'em. W jaki sposób był on w stanie obdarzyć mnie zdolnością ujawniania światła niebios? Lariel? Znałam go. Zniknął na krótko przed tym, jak rana światła urosła, a drezny wpadło w ręce wroga. W tym chaosie mieliśmy ważniejsze sprawy do roboty niż badanie losu jednego z aniołów, nawet tak prawego i ukochanego przez wszystkich jak Lariel. A później sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót. Aniołowie opuścili nas, by udać się na specjalną misję. To takie osobliwe usłyszeć ponownie imiona, które niegdyś usłyszałam, będąc młoda. To jak otrzymanie wiadomości z przeszłości. To smutna nowina, ale przywodzi mi na myśl czasy, gdy mocno wierzyliśmy, że w nasze zwycięstwo i bez obaw pędziliśmy ku niemu. Czy to możliwe, że takie czasy znów nadeszły? Dobra. Co zamierzasz teraz zrobić? Takie pytanie pachnie niesubordynacją, jednak odpowiem ci. Przygotuję obronę Neirosan i wszystkich innych miast granicznych, a także zaplanuję przyszłość Piątej Krucjaty. Czy to zaspokaja twoją ciekawość, naczelne dowództwo? Dziękuję za odpowiedź. Zadanie jest jasne. Nie pokazuję jej przymierza dziedziczki, bo jeszcze będzie chciała go wziąć. Wspaniale. Ach tak, mamy jeszcze ostatnią sprawę do załatwienia. To powinno być raczej przyjemne. Hrabio, dobrze, że jesteś. Otrzymałeś moje instrukcje? Otrzymałem, choć nie zdążyłem się z nimi zapoznać, zanim zostałem zaciągnięty przed oblicze waszej wysokości. Prawdę mówiąc, przygotowałem się do odejścia. Nieważne. Ufam, że wybaczysz swojemu suwerenowi to dość szorstkie wezwanie, zwłaszcza gdy dowiesz się, co je spowodowało. Królowa wykonała dostojny gest w twoim kierunku. Jak wiesz, Iceblue został niedawno mianowany moim naczelnym dowództwem Piątej Krucjaty. Dlatego długo zastanawiałam się, komu powierzyć niezwykle delikatne stanowisko atasz polowego i pełnomocnego doradcy dowództwy bez portfolio. Gratuluję, hrabio! Chłodny wyraz twarzy Daerana zmienia się, ale wydaje się, że nie jest on w pełni świadomy tego, co się dzieje, albo trzyma się mocno w ryzach. To wielki zaszczyt, przypuszczam, ale... To za wspaniały gest, wasza wysokość. Wyobrażam sobie, że nasz drogi hrabia byłby wielce niepocieszony, gdybyś nie dała mu szansy służenia we wspólnej sprawie. Wiedziałam, że się zgodzisz, dowódco. Miałam wątpliwości, czy jesteś gotowy na taką odpowiedzialność, hrabio, lecz twoje zachowanie w Kenabris uspokoiło moje myśli. Udasz się więc z wojskami do Drezen, tylko dowódca może cię usunąć ze stanowiska. Wierzę jednak, że będziesz sumiennie wypełniał jego rozkazy i dobrze się zaprezentujesz. Zwłaszcza, że wieść o twojej nominacji, hrabio, dotrze na dwór w każdej chwili. Cała szlachta Mendev będzie śledzić twoje sukcesy w służbie narodowi. W tym wszyscy twoi oddani wielbiciele. Słyszałam nawet, że jeden z bardów, z którym jesteś szczególnie zaprzyjaźniony, już zaczął komponować balladę na cześć twojego bohaterskiego udziału w krucjacie i wiernej służby tutejszemu dowódcy. Hrabia kłania się, czy to na znak szacunku, czy też w celu ukrycia zarumienionej twarzy, odpowiada drżącym głosem. Twoja hojność naprawdę nie zna granic, droga kuzynko. Jestem wielce zaszczycony honorem, jakim mi uczyniłaś. Ruszajmy w drogę, niech Iomedi nas wspomoże. Zostałem tylko ja z Anevią, sam na sam. Zobaczmy, co mi powie ciekawego. Anevia, słuchaj. Anevia omiata cię ciekawskim spojrzeniem, więc powiedz mi wprost, jak skończyła się ta bijatyka w szarym garnizonie? Słyszałam plotki oczywiście, na tym polega moja praca, wiesz, na słuchaniu. Nie masz pojęcia, jakie brednie opowiadają o tobie krzyżowcy. Niektórzy mówią, że Iomedi przyszła do ciebie i mianowała cię swoim heroldem. Inni mówią, że umarłeś, a teraz na czele armii stoi anioł w twoim przebraniu. Jeszcze inni mówią, że to był wybuch w laboratorium alchemicznym, a to ja rozprzestrzeniam plotki o twoich mocach. Ale wiesz, naprawdę zmieniłeś się od czasów szeregu garnizonu. Ciężko to opisać, ale stałeś się jakby... bardziej niebezpieczny. Dokładnie. Bardziej niebezpieczny. Mam instynkt w tych sprawach. Gdyby nie miała, już dawno by nie żyła. Jesteś niebezpieczny, dowódco.
na Deznę. Mam nadzieję, że będziesz niebezpieczny dla naszych wrogów, a nie dla nas. Albo dla siebie samego. Skąd pochodzisz? Znikąd. Przywiał mnie wiatr i znaleziono mnie w górce kapusty. Przepraszam, to mój stary nawyk. Nie lubię opowiadać o swojej przeszłości, ale skoro ocaliłeś moją skórę, to chyba nie powinnam tu pajacować, prawda? Jestem z Nidal i nie życzyłabym mojej ojczyźnie najgorszemu wrogowi. Na pewno słyszałeś o tym miejscu. Rządzą tam potwory, które nie są ani żywe, ani martwe, a oficjalną religią jest kult Zonkutona. Dorastałam w slumsach jak chwast między kostkami bruku. Nie miałam ojca, ale miałam mnóstwo ciotek i wujków. Kolesi mojej mamy. Konia z rzędem temu, kto wie, czym się zajmowała. Dali mi zestaw wytrychów, jak tylko potrafiłem mam trzymać łyżkę. No i gdy inne dzieci dłubały w nosie, ja dłubałem w kieszeniach. Kiedy miałam 12 lat, przyszli po nas mnisi z cichego całunu. Przerażający faceci z zaszytymi ustami. To strażnicy w Nisroch. Mama oddała mnie swoim przyjaciołom i ukryliśmy się w tajnej świątyni Dezny. Nigdy więcej jej nie zobaczyłam. Następne kilka lat spędziłam w świątyni. Starałam się nie wychylać. Myłam podłogi, przenosiłam wodę, słuchałam kazań. Co zabawne, po pewnym czasie zaczęły mi się podobać nauki Dezny. Ale jak tylko stałam się wystarczająco dorosła, wyniosłam się stamtąd. Opuściłam Nidale i uciekłam tak daleko, jak tylko mogłam. Nie zauważ tę grupę. Od szlachty po ulicznych złodziei. Ha! Masz rację. Dla ciebie tylko to, co najlepsze. Ale co zrobisz, jeśli rycerze i szlachta nie zdołają uratować świata? Przy granicy są i naszą jedyną nadzieją. Jak poznałaś Irabet? A to już opowiadałam Irabet o tych szpiegach, co ją porwali. To też słyszałem. Jak to jest mieszkać z Irabet? To jest jak życie. Bez niej by mnie nie było. Poważnie, gdy byłam sama, to na pewno by mnie już nie było. Jasne, czasem się kłócimy, nie przeczę. Czasami walimy pięściami w stół i krzyczymy tak głośno, że trzęsą się ściany. Ale to tyczy się tylko spraw wojskowych. Za to w domu, cóż, dam ci przykład. Zawsze chciałam się wyprowadzić z tego schowka namiotu, którego nazywamy domem, i osiąść w jakimś przytulniejszym miejscu. To nie jest tak, że członkowie Orlej Straży składają śluby ubóstwa, ale każdego miesiąca jakoś większość naszych wolnych pieniędzy przeznaczamy na sprawy krzyżowców. Jasne, że się o to wściekam, ale... To jedna z przyczyn, dla którego tak bardzo ją kocham. Wiesz, Irabet ma tę rzecz, która jest najważniejsza dla człowieka. Cel w życiu. Zawsze ma jakiś powód, dla którego cokolwiek robi, całe jej życie to krucjata, a ja po prostu dryfowałam jak liść na wietrze, dopóki Dezna nie włączyła nas razem. Teraz ona jest szansą mojego życia, więc naprawdę nie ma różnicy, czy mieszkamy w rezydencji, czy pod krzakiem. Muszę już iść. Uważaj na siebie. Dobra, namiot Irabet, to nie... Irabet, dowódco, pozwól mi coś powiedzieć. Przed tobą to nie była wojna. To była agonia przeciągająca się przez dziesięciolecia. Nikt już nie wierzył w zwycięstwo. Kiedy demony zaatakowały miasto, dla niektórych to była ulga. Przynajmniej nadszedł koniec. Użyli broni i poddali się bez walki. Czułam to samo, ale jakoś dałam radę dzięki uporowi i mglistej nadziei, że skoro nikt nie znalazł ciała Anevi, to może jakimś cudem przeżyła. A tym cudem byłeś ty. Zwróciłeś mi moją ukochaną, kiedy już prawie straciłam nadzieję, że zobaczę ją jeszcze żywą. Potem wyruszyłeś na samobójczą misję do szarego garnizonu i odzyskałeś dla nas miasto. Zamieniłeś porażkę w zwycięstwo. Wiem, że to nie było łatwe, ale ty sprawiasz, że wszystko wydaje się takie proste. Robisz wszystko tak po prostu. Królowa też wierzy w twoje moce, ale one dla mnie są tylko kolejnym dowodem na to, co poczułam tamtego dnia, gdy ujrzałam przy sobie żywą Anevię. Ja jesteś cudem, na który czekaliśmy. Jesteś tym, który w końcu położy kres tej straszliwej wojnie i na przekór wszystkiemu przyniesie nam zwycięstwo. Zwycięstwo, którego tak rozpaczliwie potrzebujemy. Jestem pewna, że z tobą u boku ta krucjata osiągnie to, czego nie zdołała z nikim innym. Znalazłem w szarym garnizonie pochwę z twoim nazwiskiem. Irabet patrzy w dół. Ta pochwa utrzymywała uroczystą godzinę. Mój rodzinny miecz. Kiedyś walczył nim mój ojciec, a ja zabrałam go, gdy opuściłam dom, by zostać paladynką. Niestety nie został skradziony. Rozstałam się z nim dobrowolnie, by pomóc bliskiej mi osobie. Anevia potrzebowała drugiego leczenia, a nie znając innego sposobu na zdobycie pieniędzy, zostawiła miecz ojca. Myślę, że on by to zrozumiał. Jestem pewna, że oddałby wszystko, by pomóc rodzinie.
Czy Anelia jest chora? Liczyłam, że w końcu uda mi się odkupić uroczystą godzinę, ale nigdy nie miałam na to złota. Wkrótce miecz zniknął z lombardu na dobre. Nie mam pojęcia, w czyje ręce trafił. Muszę najwyraźniej pogodzić się z tym, że utraciłam miecz mego ojca na zawsze. Czy Anelia jest chora? Wybaczysz, że nie będę wchodziła w szczegóły. To sprawa prywatna. Dość powiedzieć, że wszystko już jest w porządku. Leczenie było kosztowne, ale było warto. Dobrze, nic nie mówię. Moi rodzice byli lojalnymi sługami, ale to nie wystarczyło, by zdobyć tytuł czy herb. Mimo to, jakkolwiek skromne były nasze nazwisko, jest ono coś warte. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczę uroczystą godzinę, ale przynajmniej mam z powrotem jej pochwę. Dziękuję. To dziwne, że trudno uwierzyć, że jesteś tak niskiego pochodzenia. Zasługujesz na tytuł szlachecki o wiele bardziej niż większość tych, którzy po prostu go dziedziczą. Dziękuję, dowództwo. To zaszczyt to usłyszeć, zwłaszcza od ciebie. Każdy szlachecki ród ma gdzieś swój początek. Zapewne słyszałeś niedawną historię ze skradzionych ziem w Rzecznych Królestwach. Wyobraź sobie, że przybywasz znikąd i w ciągu zaledwie kilku lat zdołał dojść do królestwa i koronu. Czasami zastanawiam się, co by się stało, gdyby udało mi się jakoś wyróżnić. Ale wtedy odpycham od siebie takie niegodne, egoistyczne myśli, oczywiście. Nie walczymy tu dla nagród. Stawką są losy świata. A jednak... Więc okazuje się, że królowa ma swojego szefa kontrwywiadu, który mnie obserwuje. Ciekawe dlaczego. Myślisz, że królowa ci nie ufa? Gdyby tak było, nie powierzałaby ci dowództwa nad tą armią. Moim głównym zadaniem jest bycie twoim doradcą, dopóki nie zdobędziesz wystarczająco doświadczenia jako dowódca. To do kontrwywiadu. Anelia i ja mamy za zadanie pilnować twojego wewnętrznego kręgu, ale nie jest podejrzany, dowództwo. Jesteś pod naszą ochroną. Potrzebujemy więcej żołnierzy. Gdy rozpoczęliśmy marsz nad Rezem, wybraliśmy szybkość nad liczebność. Jeśli każesz zwerbować więcej ochotników, po prostu nie zdążą przybyć na czas. Moglibyśmy zapłacić magom za dostarczenie wojsk do obozu, ale wątpię, by kufry naszej armii było na to stać. Jeśli możesz wygospodarować 7,5 tysiąca złotych monet, zadbam o nasze posiłki. Dobrze, zrobię to później. Na razie nie mam kasy. Chodźmy dalej. Do namiotu Nurach. Mogę teraz z wami gadać normalnie, nie? Królowa nadała mi tytuł naczelnego dowództwa i powierzyła dowodzenie nad armią. Co o tym sądzisz? Nie wierz tytułom. My wszyscy na świecie jesteśmy dziećmi ulicy. Bose, głodne, przestraszone. O krok od śmierci. Niektórzy wyobrażają sobie, że są silni i bogaci jak bogowie. Ale nie zapominaj, kim naprawdę jesteś. Tam, za tytułem. Jak sobie radzisz z nowymi zdolnościami? Zdolnościami? O czym ty mówisz? A, o tych sztuczkach, których poznałeś, gdy wielki szary dom wybuchł. Są zabawne. Dzięki, że mnie też ich nauczyłeś. Muszę iść. Więc idź. Dobra, idziemy do Nurach Dendivar. Trzeba sobie porozmawiać. Naczelny dowódco, jak mogę pomóc? Jest wiele rzeczy, które mogę zrobić. Wystarczy zapytać. Słyszałaś zapewne o ranie, którą mam na piersi, która czasem się otwiera. Czy możesz mi powiedzieć, czy to jest jakaś demoniczna klątwa? Tak, rzeczywiście, powiedziano mi o twojej przypadłości. Czy możesz sprawić, by rana się otworzyła? Nie? To szkoda. Co możesz mi powiedzieć o tej ranie? Cóż, trudno powiedzieć. Wiem o ostrzach, które pozostawiają nigdy nie gojące się rany, o truciznach, które powstrzymują rany przed gojeniem. Słyszałam o klątwach wiedźm, które powodują wieczne rany, ale rany, które wydają się otwierać na nowo i godzić w kółko? Znasz takie przypadki? Zastanówmy się. W 4671 roku kapralowi armii Mende wszystkie kości i chrząstki zamieniły się w szkło. W 4700 roku skryba z Kenabris miała odłażącą skórę, jakby ją ugotowano. A w 4638... Nie zdarza się, że pełzają po tobie owady? Szarancza? Nie? Może szczury? Szkoda. Czy uważasz, że to niebezpieczne? To najprawdopodobniej jest niebezpieczne, ale jesteś pod opieką Iomedi, dowódco. Ona obdarzyła cię mityczną mocą, tak mówią. Z pewnością dzieciczka nie zostawiłaby cię samego, abyś stawił temu czoła. Zauważyłeś może, że rana otwiera się chwila, gdy chwiejesz się w wieże? Być może wywołuje ją zwątpienie. Dziękuję za odpowiedzi. Przykro mi, że nie mogłam powiedzieć ci nic przydatnego. Na pewno przestudiuję tę sprawę i sprawdzę kilka moich encyklopedii. Opowiedz mi historię rany świata.
A, mogłabym mówić godzinami. Dokładnie co chcesz wiedzieć? O starym Sarkoris coś. Był to bezlitosny kraj zamieszkiwany przez liczne plemiona kelidiańskich barbarzyńców. Wyobraź sobie Numerię, ale bez metalowych gór, albo krainę władców mamutów, ale z łagodniejszym klimatem. To właśnie Sarkoris. Krajem tym rządzili kapłani zapomnianych bóstw i szamani. Mówi się, że jeszcze wtedy, przed raną świata, granica między światami była w tym regionie szczególnie cienka. Od czasów starożytnych Deskari miał swoje szpony zatopione głęboko w umysłach miejscowych. Jego kulty kwitły tu przez wiele wieków, a Roden próbował je wytępić, ale w końcu oczywiście odszedł. Jak powstała rana świata? Stało się to w roku, w którym Arloden zmarł. 4606. Nieco ponad 100 lat temu. Nikt nie wie, czy czas był przypadkowy, czy może istnieje jakiś związek ze śmiercią Ardena, ale powiem ci, co wiemy. Kapłani i szamani, którzy rządzili Sarkoris, nienawidzieli magii mistycznej i wszystkich, którzy ją praktykowali. Czarodzieje i czarownicy byli wypędzani z kraju, albo jeszcze gorzej. W jednym z ich więzień przebywała wiedźma znana jako Arelu Worlesz. Nie wiemy o niej nic poza jej imieniem, no i oczywiście okrucieństwem, którego się dopuściła. W jakiś znienawidzony sposób udało jej się okiełznać straszliwą moc władcy demonów Deskariego. Razem rozerwali barierę między światami, otwierając szczelinę do otchłani w samym środku Sarkoris. Rana świata powoli, lecz bezlitośnie rozszerzała się, pożerając coraz więcej ziem. W ciągu kilku lat Sarkoris stało się wspomnieniem. Czasami myślę, co oni zrobili Arelu w tym więzieniu? Wyobraź sobie, była gotowa oddać się otchłani, jeśli tylko demony mogłyby pożreć jej oprawców razem z nią. Nie wiem, no, wyobrażenie takiej nienawiści, to mnie przeraża. Opowiedz mi o pierwszej krucjacie. Zaczęło się w 4622 roku. Tak, zajęło to kościołowi i władzom sowieckim prawie 2 dekady i setki tysięcy istnień ludzkich, zanim zdecydowali się podjąć działania. W międzyczasie Sarkoris był wspierany jedynie przez garstkę ochotników. Bo ja pierdykam, ile czytania dzisiaj będzie. Jezusie Chrystusie Nazareński, panie, normalnie. Dobrze, że sobie powalczyłem na początku, bo bym nie wytrzymał. No, z 2 godziny czytania to letką ręką będą. Aż mnie już usta bolą. Do czasu rozpoczęcia krucjaty demony zdążyły już najechać Mendew. Krzyżowcy odepchnęli je, co w tamtych czasach musiało wydawać się całkowitym triumfem. Siły dobra z łatwością zmiażdżyły demony na wszystkich frontach. Na zdobytych ziemiach wznieśli Drezen, niezniszczalną fortecę i stolicę ruchu krzyżowego. W 4630 roku, 8 lat po rozpoczęciu, pierwsza krucjata została uznana za zwycięską. To był pierwszy triumf krzyżowców i niestety ostatni. W 4638 roku rana światła nagle zaczęła się rozszerzać i pojawiła się nowa fala demonów. Krzyżowcy byli zachwyceni. Ostatnim razem rozgromili siły otchłani i z radością przyjęli kolejną szansę, by się sprawdzić, ale tym razem wszystko było inaczej. Zamiast rozproszonych grup stanęli naprzeciw dużej i zorganizowanej armii. Drezen zostało oblężone, a krzyżowcy stracili wszystkie ziemie, które wcześniej zdobyli. Musieli się wycofać, a wszystko, co pozostało po Sarkoris, zostało pozostawione demonom. Podczas gdy potwory pożerały niechronione ziemie, krzyżowcy wznieśli łańcuch kamieni strażniczych wzdłuż granicy z raną świata. Za pomoc musimy podziękować Iomedii i jej zwiastunowi. Było to jedyne zwycięstwo drugiej krucjaty, ale zatrzymało ono rozwój rany. Katastrofa zmieniła się w pad za cenę ogromnych ofiar. Około 50 lat po otwarciu rany świata Deskari znalazł sojusznika. Do wojny dołączył Bafomet, przebiegły podstępy władca demonów. Który woli podstęp niż otwarty podły. Nastawia swoich wrogów przeciw sobie, a cnotliwych zwabia na drogę niegodziwości. Wśród krzyżowców pojawili się zdrajcy, tajni agenci jego kultu. Przez pewien czas nikt niczego nie podejrzewał, nawet gdy bezradnie patrzył, jak ruch krzyżowców popada w ruinę. Tam, gdzie kiedyś dumnie stało męstwo, teraz królowała chciwość i głupie okrucieństwo, a oburzenie utonęło w apatii. W 4665 roku Kościół ogłosił nową krucjatę, mając nadzieję na podniesienie morale. Nie udało im się to, mówiąc delikatnie. Niektórzy walczyli z demonami na serio, a przez pewien czas mieli nawet nadzieję na odzyskanie Drezen, ale trzecia krucjata zostanie zapamiętana jako polowanie na czarownicę. W każdym sensie. Inkwizytorzy mieli nadzieję, że uda im się oczyścić szeregi bojowników z kultystów, ale zamiast tego otrzymali lawinę donosów, powszechnych podejrzeń i niewinnych ofiar. Czasami zdarzało się, że dwa zakony denuncjowały się nawzajem jako zdrajcy i wymazywały się nawzajem ku uciesze demonów. Już 3 lata później, w 4668 roku, Kościół położył kres tej hańbie ze wszystkich krucjat. Ta była.
była najmniej chwalebna. Czekajcie, idę po picie, bo nie wyczy. Muszę się tak przepukać mordę, bo truskawa, ty szczurze. Bawaria, flavor, malt, drink. Truskawkowa. Ciekawe, czy będzie dobra. Ach, cholera. Opowiedz mi o czwartej krucjacie. Oczywiście. Już wam mówię. Demony nie miały zamiaru siedzieć cicho zamknięte. Oczywiście demony nie miały zamiaru siedzieć cicho zamknięte za kamieniami strażniczymi. Wciąż atakowały Kenabris, próbując dotrzeć do kamienia i go zniszczyć, albo po prostu zarysować jego powierzchnię. Albo, jeśli nawet to nie było możliwe, splugawić go. Krzyżowcy wypędzali demony z miasta raz za razem. Czwarta krucjata trwała przez 15 lat, wyczerpujący stadium wojny pozycyjnej. Demony atakowały i były odpychane. Krzyżowcy przeszli do ofensywy, ale zostali zmuszeni do odwrotu. Przez cały czas straty były ogromne. Jedynym osiągnięciem czwartej krucjaty było to, że nie dopuścili do upadku ani jednego kamienia strażniczego. Nie odzyskali nawet skrawka ziemi, nie mówiąc już o Drezen. Tak wiele istnień tylko po to, by utrzymać patową sytuację. Możecie sobie wyobrazić, jak to wpłynęło na morale. Dziękuję za odpowiedzi. Z przyjemnością. Tylko musisz pamiętać, żeby mi przerywać, bo będę o tym wiecznie gadała. Chcesz mi opowiedzieć coś o sobie? O rany! Mogłabym ci opowiedzieć tyle niesamowitych rzeczy, a ty wybierasz najnudniejszą ze wszystkich? Ach, ale w takim razie, no dobrze. Skąd jesteś? Izger. Mały skrawek ziemi, który dumnie nazywa się krajem, choć przez wszystkie wieki istnienia był niepodległy. Ani przez... Nie był... Niepodległy ani przez jeden dzień. Jego mieszkańcy mają w sobie wiele narodowej dumy, ale wszystkie ich tradycje są tak naprawdę zapożyczone. Ciągle oczekują wielkiego dnia, kiedy wreszcie uwolnią się od rządów Heliax. Iskeryci uwielbiają rozmawiać o polityce. Jeśli dwóch z nich zacznie targować się o buraki na targu, można być pewnym, że skończą spierając się o to, czy niepodległy Isker będzie monarchą czy republiką. Zawsze uważałem, że te kłótnie są zabawne i trochę obrzydliwe. Wiesz, w tym kraju nas niziołków jest całkiem sporo, ale bardzo niewielu jest obywatelami. Większość to niewolnicy. Miałam szczęście, zawsze byłam bystra, od małego. Więc wysłali mnie do szkoły, zamiast zmuszać do wykonywania ciężkiej pracy. Nauczyli mnie liczyć i pisać i zostałam sprzedana jako sekretarka Lorda Axiliara Trezbota. To z nim opuściłam Isger. Mam nadzieję, że już nigdy tam nie wrócę. Jak to się stało, że służysz królowej Galfrey? Byłam niewolnicą lorda Axilara Trezbota w Isger, mojej ojczyźnie. Cóż to był za człowiek? Górował nad swymi pobratnicami jak skała nad stertą śmierci i śmieci. Prawdziwy bohater. Kupił mnie jako zwykłą sekretarkę, ale kazał mi poznać historię rany świata. Całą. Jeden tom za drugim. Wynajmował dla mnie korepetytorów. Nawet wysyłał mnie na spotkania z wybitnymi historykami. Nie chciał zwykłego niewolnika, ale niewolnika z nieskazitelnym wykształceniem. Lord Trezbot wybierał się na krucjatę.
Głęboko wierzył, że słudzy dobrych bóstw są słabi, a wyłącznie wyznawca Asmodeusza mógł przeciwstawić się inwazji demonów. Zabrał mnie ze sobą jako sekretarza, historyczkę, a co najważniejsze, powierzył mi zapisanie jego chwalebnych historii dla przyszłych pokoleń. W swej krucjacie Lord Trezbo dokonał wielu odważnych wyczynów, lecz nawet on nie mógł sam przeciwstawić się ranie świata. W ostatniej walce z demonami, gdy mój pan zdał sobie sprawę, że jest skazany na zagładę, jego ostatnim czynem było osłanianie mojego odwrotu, aby mogła opowiedzieć światu o jego wielkich czynach. Niektórzy twierdzą, że to, co zrobił, nie było heroiczne, po prostu arogancki kretyn nadymający się po raz ostatni. Ale ja mówię, niech będą przeklęte ich języki. Moja trudna podróż zakończyła się w Mendev, gdzie odnalazłam swoją wolność. Tam opublikowałam biografię Lorda Trezbota i nie chcę się chwalić, ale... A kogo ja szukuję? Oczywiście, że tak. Książka sprzedała się w dużych ilościach i uczyniła mnie przez pewien czas dość sławną. To właśnie zwróciło na mnie uwagę królowej. Zaprosiła mnie na swój dwór. W końcu była ciekawa mego zmarłego pana i bardzo potrzebowała eksperta od historii rany świata. Mam nadzieję, że i tobie się przydam. Więc jesteś, nie jesteś tylko historykiem, ale i pisarzem. Czy napiszesz książkę o mojej krucjacie? Świetnie, czemu nie? Jak tylko wykończymy demony, od razu się za to zabiorę. Tylko uważaj, żebyś nie skończył jak Lord Trezbot. Czy czcisz jakieś bóstwo? Robi skrzywioną minę. Kiedyś byłam niewolnicą w Isger. Bili mnie kijem, aby zmusić mnie do wiary w Asmodeusza. Bili mnie i mówili, że to dla mojego dobra. Od tamtej pory... Nie lubię świątyń. Zdaję sobie sprawę, że są również bogowie, jak Desna czy Kaiden, które uczą dobroci i wolności. Ale to jest po prostu... Gdy tylko poczuję zapach kadzidła, widzę laskę nadzorcy. Może pewnego dnia będę mogła zwrócić się do bóstwa, nie kulając się od ciosu za brak dostatecznej czci. Ale na razie pozwalam innym modlić się za mnie. Słowa Nurach brzmią szczerze, ale czujesz, że coś ukrywa. Dziękuję za odpowiedzi. Proszę bardzo, ale możesz zapytać mnie o coś bardziej interesującego. Jak będziesz miał jakieś pytania, to wróć. Dobrze, tak zrobię. Dobra. Co my tam dalej mamy? Ljotr się chciał ze mną zgłosić, tak? Jotr zastrzębie ostrze. Dowódco. Wysoki mężczyzna o przeszywających żółto-zielonych oczach wykonuje krótkie skinięcie głową. Pozwól, że osobiście pogratuluję ci nowego tytułu. I z góry podziękuję za poświęcony czas. Jestem Ljotr, jastrzębie ostrze. Inkwizytor kościoła Iomedi, zwiastun światła. Potrzebuję twojej pomocy w pewnej delikatnej sprawie dotyczącej jednego z twoich towarzyszy. Młodego hrabiego Daerana Arande. Co cię tu sprowadza? Proszę cię, byś udzielił pomocy kościołowi Iomedi w śledztwie najwyższej wagi. Rozumiem, że przywódca krucjaty ma mnóstwo innych spraw na głowie, ale proszę, pozwól, że opowiem ci o szczegółach. Może to wyjaśni, dlaczego zdecydowałem się wezwać akurat ciebie. Otwartość inkwizytora natychmiast zaradza jego uczucia. Marszczy brwi, patrzy na ciebie, zatracając się na chwilę w moich swoich myślach. Przypuszczam, że słyszałeś już historię hrabiego Arande. Mam na myśli tragedię w posiadłości krawędzi niebios. Zamierzasz ponownie zbadać tę starą sprawę, prawda? Tak, zamierzam. I mam kilka powodów, by wątpić w szeroko rozpowszechnioną relację o tym, co dokładnie wydarzyło się w posiadłości i jak do tego doszło. Widzisz, dowództwo. Byłem wśród tych, którzy zostali wysłani do zbadania posiadłości po tamtym incydencie. Widziałem wszystko na własne oczy i wciąż pamiętam to wyraźnie, choć wydaje mi się, jakby to wydarzyło się całe stulecie temu. Krawędź niebios była wyjątkowym miejscem, które wciąż nosiło w sobie ducha starego Mendev, tego sprzed rany świata. A jednak tamtego dnia zamieniło się w labiryntowy dom grozy, w coś, co można było wcześniej ujrzeć wyłącznie w koszmarach. Przepraszam za dygresję, chciałem ci opowiedzieć o moich podejrzeniach. Wszystko w tym zdarzeniu wydawało się osobliwe. Dlaczego jedyną osobą, która pozostała przy życiu, był młody chłopak z nowo odkrytym talentem do boskiej magii? Dlaczego nikt nie posłał do Kenabris po pomoc, mimo że agonia trwała wiele godzin? Gdy weszliśmy do posiadłości, znaleźliśmy demony martwe, z odciętymi głowami. Jak one zostały pokonane?
W jaki sposób choroba zabiła nawet obecnych posiadłości paladynów, którzy podobno są odporni na wszelkie choroby? Jeśli demony znalazły sposób na przeniknięcie przez obronę świętych wojowników, dlaczego od czasu tragedii w Krawędzi Niebios nigdy się to powtórnie nie wydarzyło? Jesteś jedyną osobą, która może mi w tym pomóc, dowódco. Ponieważ jedyny żyjący świadek tamtych wydarzeń służy obecnie w twojej armii. Trasa, którą podążacie, zaprowadzi was w pobliże samego miejsca, w którym rozegrała się ta tragedia. Krawędź niebios została opuszczona i zapieczętowana przez potężną magię przez te wszystkie lata. I tylko hrabia ma moc, by złamać tę pieczęć. Raczej nie zaprosi on inkwizytora do środka. A w każdym razie nie spodoba mu się, że węszę wśród jego rodzinnej posiadłości. Jeśli jednak ty, jako jego dowódca, wyrazisz chęć odwiedzenia posiadłości, będzie zobowiązany ją spełnić, a ja po prostu podążę za tobą jako jeden z twoich towarzyszy. Jest 100 dróg, 1000 ścieżek i niezliczone luki w ludzkim życiu, które siły zła mogą wykorzystać na swoją korzyść. Nie jestem pewien, która z nich doprowadziła demony do bram krawędzi niebios, ale wiem, że nie był to zwykły najazd. Z jakimi krzyżowcy mają do czynienia każdego dnia? W tym zdarzeniu brała udział znacznie potężniejsza istota i dlatego proszę cię o pomoc. Nie możemy mieć pewności, że taka tragedia się nie powtórzy, dopóki nie odkryjemy prawdy. Dobrze, pomogę ci. Co mam zrobić? Liotr pochyla głowę przed tobą z wyjątkową czcią. Dziękuję, dowódco. Teraz proszę cię, abyś porozmawiał z hrabią i powiedział mu, że chcesz się z nim zobaczyć w krawędzi niebios. Proszę cię, nie informuj go od razu o mojej obecności. Dołączę do waszej eskorty, gdy nadejdzie czas podróży do posiadłości. Gdy dotrzemy na miejsce, będę potrzebował również twojej pomocy podczas śledztwa. Będziesz musiał podążać za mną, obserwując moje poczynania jako niezależny świadek. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, proszę śmiało, zadaj je. Pozostanę tu jeszcze przez jakiś czas. Opowiedz mi więcej o sobie, chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Jestem Ulfenem z urodzenia. Ale przez większość czasu mieszkałem w Mendef, poświęcając się służbie dziedziczce. Moi bracia, a wojownicy w większości trzą Goruma, ale ja nigdy nie byłem skory do brania udziału w bitwach dla samej przyjemności walki. We wczesnej młodości byłem dobrym wojownikiem i mogłem z łatwością pokonać większość moich rówieśników, ale nie lubiłem popisywać się swoimi umiejętnościami. Zwycięstwo bez celu jest próżnością. To cel nadaje wojnie sens. Nie mogę powiedzieć, że zawsze byłem wiernym Ayomedi. Jeszcze za moich czasów, gdy byłem najemnikiem, los zaprowadził mnie na granicy Mendef, gdzie spędziłem dość długi czas wśród krzyżowców. Walka ramię w ramię z moimi prawymi towarzyszami broni i przyglądanie się okrucieństwom demonów doprowadziły mnie w końcu do wartości, których szukałem przez całe swoje życie. Do celu i wiary. W ten sposób odnalazłem swoje powołanie. Mimo, że czasami bywa ciężko, nigdy nie żałowałem tej decyzji. Muszę już iść. Dziękuję. Jeszcze Sosiel nam został, tak? Do porozmawiania. Dobrze. Sosielu. Witaj. O, Dairan, musimy porozmawiać. Chciałbym kiedyś odwiedzić Krawędź Niebios i zobaczyć posiadłość Arendy. O, samemu miałem o tym wspomnieć. Tak sobie myślę teraz, gdy uczestniczę w całej tej bezsensownej krucjacie. Muszę po prostu wymyślić nowe sposoby zabawy. Wśród całego zgiełku moje urodziny zapewne mi umknęły. A gdybyśmy je uczcili w Krawędzi Niebios, to niedaleko stąd, a ty będziesz miał okazję, by radować się z bankietów nawiedzonej posiadłości. Daran zdaje się mieć problemy z wydobyciem słów, co wyraźnie wskazuje na to, jak rzadko musi o coś prosić. Ponieważ jesteś moim przełożonym, a ja twoim doradcą, jestem zobowiązany prosić cię o pozwolenie na wyjazd na uroczystości. I ciebie też chcę zaprosić. Jestem pewien, że dowódca może mieć wolne popołudnie, gdy żołnierze będą na urlopie. Dobrze. Masz moją zgodę. Umowa stoi. Doskonale. Będziesz miał bal. Dopilnuję tego. Powinienem już iść. Do widzenia. Dobra. Powiemy jeszcze tylko Liotrowi, że załatwiliśmy sprawę.
Rozmawiałem z Daeranem na temat posiadłości. Zamierza on świętować swoje urodziny w krawędzi niebios, więc możemy się tam udać jako goście. Planuje uroczystość? To niezbyt dobra wiadomość. Prowadzenie śledztwa przy tych wszystkich gościach będzie dla mnie raczej niewygodne. Mimo wszystko dziękuję, dowództwo. Gdy zdecydujesz się udać do posiadłości, dołączę do ciebie. Tu jest to Ciel. Młody kapłan stoi przed sztalugą. Jego pędzel unosi się nad płótnem, nie dotykając go. Zamiast malować, młodzieniec w zamyśleniu wpatruje się w niebo Kenabris, które wciąż spowite jest kłębami czarnego dymu. W końcu zauważacie i uśmiecha się. Otrząsając się z zadumy, witam ponownie. Jest mi niezmiernie miło cię poznać. Dziękuję, że poświęciłeś czas na rozmowę ze mną. Szkoda, że nie było mnie tam w szarym garnizonie. Bym na własne oczy mógł być świadkiem waszych osiągnięć. Błyski jednak można było zobaczyć wiele mil dalej. Niektórzy ludzie przestraszyli się go, myśląc, że demony wysadziły w powietrze pozostałości twierdzi. Ja z kolei od razu wiedziałem, że to dobry znak. Światło nad miastem pokazało nam, że wciąż istnieje nadzieja. Chciałeś ze mną o czymś porozmawiać, prawda? Tak. Mam osobistą prośbę. Zanim podejmiemy naszą podróż i zostawimy ze sobą Kenabris, chciałbym się udać na pogrzeb na cmentarzu męczennika Zachariusa. To niedaleko stąd. To ważne. Chciałbym oddać cześć moim przyjaciołom ze świątyni Szelen, którzy zginęli w obronie miasta. Chciałbym również, jeśli to nie będzie zbyt duży kłopot, abyś poszedł ze mną uczcić ich pamięć. Ich przyjaciele i rodzina będą na pogrzebie, a być może osobista obecność dowódcy przyniesie im ukojenie. Wiem, że jesteś teraz obarczony wieloma troskami, więc zrozumiem, jeśli nie znajdziesz czasu. Ale gdybyś mógł, to byłbym szczerze wdzięczny. Kim jesteś i w jaki sposób możesz się przydać mojej armii? Nazywam się Sosiel Venik. Jestem kapłanem Szelen, wiecznej róży i bogini piękna. Tak, wiem, wielu ludzi uznałoby mnie za bezużytecznego na wojnie. To jednak nie jest zwykła wojna. Wystarczy wziąć pod uwagę naszego wroga. Otchłań i jej demony są ucieleśnieniem wszystkiego, co złe i brzydkie na świecie. Być może przydałby ci się adept dobroci i piękna. Nie mam wątpliwości, że wygramy tę wojnę, dowódco. Po prostu musimy to uczynić. To jest nasze przeznaczenie. Moją rolą jest pomóc tobie i wszystkim, którzy stoją u twojego boku w tej walce, przetrwać i rozkwitnąć. Każdy zasługuje na szansę znalezienia spokoju i szczęścia w świecie, którego tak bezinteresownie broni. A tak w ogóle to... Co malujesz? Oczy kapłana wodzą żałobnym wzrokiem po płótnie. Niedokończony obraz przedstawia świątynię zwieńczoną ptakiem o tęczowym ogonie, symbolem Szelen. Przed świątynią stoi 5 osób ubranych w szaty. Mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy. Wszyscy oni patrzą na ciebie z promiennym szczęściem i radością w swoich pogodnych oczach. Moi bracia i siostry wiary, wysłali mnie po pomoc, a później... ocalili mi życie, dowódco. Gdyby przeorysza nie kazała mi uciekać z miasta i szukać pomocy, zginąłbym razem z nimi. Zamiast tego spotkałem królową Galfrid w drodze do Neirosan i pośpiesznie wróciłem do Kenabris tylko po to, by znaleźć moich przyjaciół martwych na stopniach naszej zbezczeszczonej świątyni. Chcę narysować ich tak, jak przeżyli w mojej pamięci. Zarówno mądrych, jak i pięknych. I do końca wiernych. Zarówno swojej bogini, jak i miastu. Dlatego trzeba cenić każdą chwilą spędzoną z tymi, których się kocha. Dziś jesteście razem, ale kto wie, co może przynieść jutro. Masz rację. Brałem ich towarzystwo za pewnik i nigdy nawet nie wyobrażałem sobie, że mogą po prostu zniknąć w mgnieniu oka. Tak wiele słów pozostało niewypowiedzianych. Teraz moim obowiązkiem jest upewnić się, że moi przyjaciele i wychowawcy nie zginęli na próżno. Uhonoruję ich poświęcenie, czyniąc ten świat nieco piękniejszym i życzliwszym. Co skłoniło artystę do zaciągnięcia się do armii? Może jestem prawdziwym artystą, albo po prostu amatorem, który wolnie czasie szpeci swą ręką płótna. Moja bogini jest patronką sztuki, więc malowanie jest częścią mojej modlitwy, a w swoje dzieła wkładam całe serce. Ale przede wszystkim jestem kapłanem, więc muszę też troszczyć się o innych. Przybyłem na wojnę, bo tu jestem najbardziej potrzebny. Jasne, mógłbym malować idylliczne krajobrazy i odmawiać puste modlitwy do mojej bogini. Lecz to nie powstrzymałoby umierania ludzi. Moja bogini nie ma tolerancji dla fałszywej pobożności.
Miło było cię poznać. Teraz musisz iść. Oczywiście, musisz być bardzo zajęty. Kierowanie całą krucjatą w pojedynkę to nie żart. Nadal wierzę, że jesteś w stanie sprostać temu zadaniu. Ta wojna toczy się od 100 lat, ale ty dałeś nam szansę na zwycięstwo. No i gitara. Czyli mamy Sosiela teraz w partii jeszcze. Który ma już mityczną rangę chyba ustawioną. Ciekawe. Kapłan. Czy ja nie mam dwóch kapłanów przypadkiem teraz? Rocznie. A wydaje mi się. Dobra. A zaklęcia masz jakieś ciekawe? O kurde, ciekawe masz zaklęcia byku. Ty, on jest jakby połączeniem Dairana troszeczkę i tej. I Kameli. On mógłby być całkiem spoko. Mądrości sowy i tak dalej. Spoko zaklęcia. Przepraszam, kurczę, a mnie coś. Czkawka dopadła. Dobra. Tajemnicza elfka. Niech to szlak. Znowu ty żołnierzu. Kogo my tu mamy jeszcze? Horgus Gwer. Oczekiwał cię, kciuki wbijając pas. Tutaj jesteś. Czekałem. Jak widzisz za... Ja również dołączyłem do krucjaty. Nie umiem machać mieczem, ale wojna jest kosztowna, a ja mam pieniądze. Poza tym mój intelekt i zmysł biznesowy mogą okazać się przydatne nawet na polu bitwy. Poza tym wierzę, że... Wierzę, że jestem winien ci przeprosiny. To jak się zachowałem było nieuprzejme. Wręcz niegrzeczny. Jesteś uczciwą i honorową osobą. Przebiłeś się ze społecznego dna do tytułu naczelnego dowódcy i przyjaźnić się z samą królową. Taka wytrwałość zasługuje na szacunek. Pozwól, że podaruję ci ten magiczny amulet z mojego skromnego, osobistego skarbca na znak naszej przyszłej współpracy. Co możesz mi powiedzieć o hrabim Daranie Arandę? Szlachta Canabrais powinna się ze sobą znać, czyż nie? To genialny młody człowiek z genialnym rodowodem, a ta jego historia... Ach... Szlachta jest klejem, który trzyma nasze społeczeństwo razem. Przypuszczam, że dlatego demony tak często wybierają ich posiadłości jako główne cele. Kto by zauważył krwawe rzezie demonów, gdyby zabijały tylko biednych wieśniaków? Rodzina Arandę podzieliła tragiczny los Gwermów. Wraz z wieloma innymi członkami szlachty padli ofiarą zdradzieckiego ataku i podczas wielkiej uroczystości odbywającej się w ich rodzinnej posiadłości nie otrzymałem zaproszenia i byłem nieco urażony tym zlekceważeniem. Ale okazało się, że to błogosławieństwo w przebraniu. Bogowie uchronili mnie przed strasznym losem. Wszyscy goście zmarli tamtego dnia na magiczną, demoniczną chorobę. Głęboko współczuję hrabiemu. Zniósł tak wiele i nic dziwnego, że trzyma się ode mnie z daleka. Myślę, że wynika to z faktu, że los Hergusa Gwerma tak bardzo przypomina jego własny. I obaj musimy przeżywać te straszliwe wspomnienia, ilekroć się widzimy. Czemu zdecydowałeś się wspierać krucjaty? Z całym szacunkiem, ale to nie twoja sprawa. Ja mam swoje powody. Być może poczułem przypływ patriotyzmu, gdy Canabrais zostało zniszczone. A tak czy inaczej, dlaczego uważasz, że nigdy nie wspierałem krzyżowców? Może po prostu nie lubię chwalić się swoimi wydatkami? Ostentacyjna dobroczynność przyciąga tylko żebraków. Żałuję się, że Irabet nie ma pojęcia, czyje pieniądze wydaje na trunki i zapasy. Dziękuję za rozmowę, ale muszę już iść. Dobra. Wilcer Garms. Wszystkie moje rzeczy, które będę sprzedawał tobie. Widziałem, jak rozmawiałeś z dziewczyną ukrywającą twarz. Kim była i czego chciała? Nie wiem, dowódco. Nigdy się nie przedstawiła, ale założę się, że nie należy do naszej armii. Znam wszystkich naszych żołnierzy z imienia i z widzenia. Szukała jakiegoś elfiego ochotnika? Chciała wiedzieć, w którym namiocie śpi. Początkowo myślałem, że to posłaniec z Mendef. Na pewno nie była jedną z nas, ale teraz widzę, że to wszystko wygląda bardzo podejrzanie. Może była jakimś szpiegiem? Dobra, my tu mamy pierdeliard rzeczy do sprzedania. Mam nadzieję, że kupa pieniędzy zostanie uzyskana. Zobaczymy, ile uda mi się kasy z
zdobyć ze sprzedaży tych wszystkich przedmiotów. Jeszcze sprzedamy sobie trochę zbroi. I to. Dodatkowo sprzedaż hurtowa. I zwoje wszystkie. Zwojów nie będę używał jednak. Pierdziele. I potyk też. Jak będę jakiś potrzebował, to wtedy. Znaczy ogólnie, jak ktoś bardzo dobrze zna mechaniki i tak dalej, to zwoje i eliksiry to są naprawdę bardzo potężne rzeczy. Moim problemem jest to, że ja nie za bardzo z nich korzystam. Zapominam dość często. I to, że zwoje mają swój poziom. Na przykład jak ta kula lodu. Rzuca jak, nie wiem, jak to ująć? Jak czarodziej pierwszego poziomu, czyli zadaje 1K6, a moja kula na przykład zadaje, nie wiem, 5K6, nie? O, paraliż to akurat mogę zostawić. Mniejsze przywrócenie też. Jest kilka bardzo dobrych zwojów, na przykład ten, zawsze jest dobry. Siła byka, rzucasz i masz siłę zwiększoną, nie? Więc tak, ofensywne zaklęcia to trochę już inaczej działają. Przywrócenie zostaje. Magiczny kieł poszedł. Przemieszczenie. Może to jest duży błąd, że to robi, ale pali mnie to. Powiększenie też to. Lekki krok. Przyspieszenie akurat jest spoko. 30 tysięcy. Mało. Bardzo mało. Czarny kieł smoka. O chłopie. Świetna broń. Chciałbym. Kosa. Też kozak totalny. Falkata nie. Tasak, berdysz. Ciężka płytówka adamantowa. Też bym chciał. Karpasze twardego lądowania. Pawęż nie. Bolesne wyrzuty sumienia. Płynne łuski. Średnia zbroja. Plus 10 do niewidzialności. Zajebiście. Głuki, falkaty. No dużo fajnych rzeczy ma. Dobra, na razie ci sprzedamy to. I chodźmy do Vitali Eratimusa. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to on teraz posiada coś, co spowoduje, że Ember... Nawet nie będę mówił. Zobaczycie. Forn jest tutaj. Co ty tu robisz, gnoju jeden? Gratuluję ci nowej rangi, dowódco. Dogadaliśmy wszystko. Cena. Perła mocy? Co to jest? Nowy item jakieś? Te pozornie zwyczajna perła o przeciętnym rozmiarze i połysku oferuje nieodzowną pomoc wszystkim postaciom czarującym przygotowującym swoje zaklęcia, takim jak czarodzieje czy kapłani. Raz dziennie można jej użyć do przywrócenia zaklęcia, które jej właściciel tego dnia przygotował, a następnie rzucił. Dzięki perle wraca ono do swojego slotu na zaklęcia, tak jakby w ogóle nie zostało rzucone. Każda perła ma jednak ograniczenia w zakresie maksymalnego poziomu rzucania zaklęcia, które w ten sposób przywróci. O kurde! Drugi poziom, 2 zaklęcia razy 4. Zajebiście! Nie wiedziałem, że takie coś jest. Ale drogie, ja pierniczę. Jest! Czerwona salamandra! 35 tysięcy, no to żebym pokupował. Perła mocy, 5 poziom. Kurde. To bym chciał... To... Nowe itemy są. O, ten to nawet nie przetłumaczony.
Nie możesz być nieprzygotowany, zajebiście. Odporność na roi. Pierścień oszusta. O, plus 5 do pułapki, no i zajebiście. No i ciekawe. Meta magiczna, laska wzmocnienia. O, i to już są ciekawe rzeczy. Lodowy obrońca. Zmartwychwstanie za 12 kafli, tyle kasy to nie mam. Perły mocy. O, intensyfikacji. Przeszywania. O kurde. Nową metamagię dorzucili? Peleryna finty. Kurde, tyle itemów pododawali nowych, zajebiście. Dobra, umowa stoi. Ember. Oj, Ember. Ktoś nie ma jeszcze szaty? Nie masz, to dawaj. Teraz będziesz miał takie zaklęcia, że dobra, to na dzisiaj koniec chyba, przynajmniej na teraz. Jutro sobie zaczniemy, albo później, kontynuować naszą przygodę w Pathfinderze. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Dzisiaj się już tak naczytałem, nagadałem, że głowa mała. Przydałaby się mała przerwa, co? Robimy sobie odpoczynek. Ile chcesz? 9 godzin, no i dobra. Kiedy byłeś mały, miałeś najzabawniejsze małe szpiczaste rogi. Czy bolało, kiedy zaczęły rosnąć? Swędziały cholerstwa jak szalone. No i dobra. Czas na krucjatę. Dobra, ja dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się następnym razem albo jutro. Serdeczne papatki. Hejcia, JD. Pozdrawiam cieplutko.